i moi kochani parafianie, odwiedzamy kolejną knajpę z piwkiem kraftowym. Tutaj za moimi plecami znajduje się JBM Brew Lab i tam właśnie wchodzimy teraz. Zobaczcie, tak wygląda logo. Logo bardzo mi się podoba. Z czego się dowiedziałem, oni też ważą piwko, piweczko swoje. Są lotnym browarem, ważą gdziekolwiek. Ale ważą, no z tego co skosztowałem, bardzo dobre piwerka. Tak wejście wygląda. Nie jest to zbyt duża knajpa, ale nie rozmiar ma znaczenie. Moi kochani parafianie, bardzo podoba mi się tutaj ten napis In Beer We Trust. Tak jest. O to chodzi. Jak możecie zobaczyć, nie ma zbyt wielkiej powierzchni, ale ważne to, co w kranach możemy znaleźć. Jedyneczka, z tego co słyszałem, jest to najlepszy lager w Czechach. Czyli jedyneczkę będę musiał spróbować jeszcze. Tak and Dog, jest to browar niedaleko Brna, gdzieś podobno. No są właśnie piwa 4, 5, 6 i 8. Są właśnie piwa ważone tutaj przez właściciela, tak? No tak więc no, lodóweczka też wyposażona w zagraniczne piwka, piweczka widać. Sierra Nevada, Torpedo, widać Demolena, jest też angielski browar Ockham Ales, jest Keller standardowo, Brudo, więc no, wybór na kranach jest, co mi się jak najbardziej podoba. Prawdopodobnie najlepszy czeski pils, tutaj go mam, z browaru Unetika, browar Unetika, Czech Pilser 10, 4% alkoholu, uwaga, IBU 40. Ciekawe. Tak się prezentuje, oczywiście pilsa nie wypada w innym szkle spożywać, jak tylko kuflu, oczywiście, o i kufel jeszcze browaru, piwowary, no i co, czy pils może być ciekawy? Oczywiście, że tak, w piwie nie musi być nawalone tego chmielu łopatą, żeby te piwo uważać, że jest ciekawe, tak? Nawet pils może ciekawy być. Szczerze mówiąc, spodziewałem się troszkę masełka większego, już z pilsnera Urduela przyzwyczajony. Myślałem, że masło będzie większe, a tutaj te masełko bardzo, bardzo schowane, ono jest takie minimalne. No według BOCP tak to powinno być, tak? Leciutki diacetyl dopuszczany jest. Ja wolę jak piwo bardziej z diacetylem. No ale podobno jest to najlepszy pils, tak więc no, nie będę tutaj się wymądrzał. Jako super darny prowajser, ja na prosto wypada. Smaku też. Leciutkie hasełko, ale podstawa słodowa to super. No i IBU 40, no nie wydaje mi się, nie, nie. IBU
U40 to tutaj na pewno nie będzie, to chyba no coś źle napisali, albo ja już taki przeryty jestem, ale to chyba nie. U40 na pewno. Przy 1040 e-book by na pewno wykrzywiało ryj. Tutaj nic nie wykrzywia, ledwo co ta goryczka zauważalna jest, bo tutaj bardzo mocna słodowość jest, no tak jak, no, jak to czeski pils, tak? Więc no moim zdaniem bardzo dobry czeski pils. No najprawdopodobniej najlepszy pils w Czechach. Jestem skłonny się zgodzić z tym. Jestem skłonny, tak. Oj, gdyby u nas w Polsce takie pilsy ważył ktoś, byłoby życie, byłoby łatwiejsze. No i bardzo fajna sprawa, ważą swoje piwko. Ja w tej chwili sobie z dubela, z belgijskiego dubela korzystam. 17 plato, 7% alkoholu, IBU 20, Ankolito nazywa się. No proszę zobaczyć, piana jest no jakby z azotu zrobiona. Zobaczymy jak będzie w smaku. W zapachu leciutka kwaskowość. I od razu taka fajna, takie fajne nuty słodowo-drożdżowe, powiedziałbym. Coś z takimi suszonymi owocami kojarzące się. Smaku tak samo. Słodowość, suszone brzoskwinie, morele, lekko kwaskowe, przyznać trzeba. Troszkę jakby pod sezona podchodziło jeszcze. Myślę, że to taka może troszkę hybryda jest, taki double może na drożdżach sezona albo coś takiego, coś w tym kierunku. Nie jest to taki typowy double, czyli taki fest słodki, fest słodowy. On jest taki właśnie lekko kwaskowy. To bardzo, bardzo podoba mi się. Super. IBU 20, no, goryczka praktycznie niewyczuwalna, alkohol bardzo przyjemnie schowany, tak więc no, moim zdaniem bardzo dobry dubelek z JBM-u. JBM wspólnie z browarem Frankis uważali to piwko. Mała wersja tego dubelka, 42 kurwy czeskie, więc cena jak najbardziej do zaakceptowania. Następne piwerko zdegustujemy sobie, moi kochani parafianie. Tym razem jest to numer 6.
Monsieur Harakiri, czyli Apa? Belgian Pale Ale. Belgian, jest to właśnie w stylu Belgian Pale Ale, 14 BLG, alkohol 6%, chmielone z Orachi Acer, tak? Skorzystano tutaj z drożdży do sezona i naprawdę wyszło bardzo fajne, bardzo ciekawe piwko. Aromacie jest ten Sorachi jest wyczuwalne, takie leciutkie, kokosowe nuty. Ale drożdże tutaj, fenole drożdżowe też zrobiły swoje. Drożdże są bardzo fajnie, bardzo pięknie wyczuwalne. Jak mówiłem, 6% alkoholu w ogóle niewyczuwalne, IBU 55. Goryczka jest, ale jest tak delikatnie zaznaczona. Chyba tych 55 nie będzie, wydaje mi się. Tutaj przy BLG 14 IBU 55 byłoby bardziej odczuwalne chyba. Ale bardzo fajnie komponuje się chmiel Sorachi z drożdżami do sezona. Nigdy nie próbowałem czegoś takiego, ale jak widać trzeba próbować wszystkiego, bo niekiedy można zrobić naprawdę bardzo fajne, udane piwelko. Tak więc JBM Brew Lab in Beer We Trust. Zajebista sprawa.